dobry. Dzień dobry. Tak rozpoczynam swój dzień od ostrzenia łyżew. Najpierw używam kamienia, który jest troszeczkę bardziej szorstki, który dość fajnie i mocno ściąga wszystkie jakieś nierówności i rzeczy z pózy. Włączyli już kaloryfery. To chyba zły znak, co? To znaczy, że idzie jesień. Pokazać, że mam najładniejszy pas, jaki można mieć. Różowy Pink Power. Sesja numer jeden. Zakończona. Trening numer dwa. Zro. Nie możemy trzymać rowerów w hotelu, więc dlatego jesteśmy w busie. Seria druga. Godzina 19. Bardzo dobry trening. Myślę, że jak się uśmiecham, to znaczy, że wiadomo, że dobrze. Czas na kolację, regenerację. Do jutra. Hello. Dzisiaj trochę nietypowo zaczęliśmy trening, znaczy dzień od siłowni. Po południu lód, siłka skończona. Jest wtorek, a ja łyżwy ostrzę już trzeci raz. Niestety. A tak bardzo to lubię. Wtorek, obiad, odpoczynek, klikam na drugi trening. Trochę późno, bo lód koło 17:30, jak trzeba. Wsiadam na rower i śmigam na lód. Dzień dobry! Dzień dobry w środę. Już mamy środę. Tak jak myślałam, ten tydzień po prostu będzie leciał szybciej niż ten pierwszy, drugi i trzeci razem wzięty. Tak
Nasz hotel jest położony bardzo blisko stacji kolejowej, dlatego tutaj tramwaje, wszystkie te transporty jeżdżą nawet, przynajmniej w Białymstoku ja takiej rzeczy nie widziałam. Transport nawet nowych aut, które gdzieś jedą do salonów, ale nieważne. Dzisiaj mamy dzień takich próbnych testów. Będziemy jeździli 2x500 dzisiaj rano, po południu 1500 metrów i będziemy się sprawdzać. Także sama jestem ciekawa, bo ostatnie treningi były bardzo dobre. Tramwaj. Jedziemy. A, i zapomniałam wam pokazać, jaka ładna pogoda jest dzisiaj. Przywitało nas słońce, przynajmniej mnie. Ja bardzo lubię słońce, że cieszę się. To daje dużo energii. Jedziemy. Jestem właśnie po pierwszym biegu. Led jest strasznie miękki. Mega ciężko się jedzie. Nie wiem, jaki jest czas końcowy, bo fotokomórka i wszystko będzie łapało po wszystkich biegach i wtedy dostaniemy listy. Pierwszy bieg zawsze ciężki. Tak to jest, jak się zapomni klucza do rozwiązywania łyżek. Kapturek popraw, dziewczynko. Ci się kojarzy kapturek odwrócony. Nie powiem. No we. Ten był kiedyś. Myśmy do niego Jaśko. O tym kluczu mówiłam. To żaden specjalny klucz do rozwiązywania łyżek, tylko zwykła dziesiątka. Teraz już mam. Jeszcze czas. Patrzył na mnie, on mnie szukał, nie? On mnie szukał. I się sobie uuu. No ale niestety. Nadal nie mora. Ładniejszy widok. Słońce jeszcze. To jest tak. Jest słońce, jest. Dobrze jest się znowu tutaj puścić. Szkoda tylko, że nie wygrałam, ale no. Ale się cieszę. Jeszcze piątek, sobota i niedziela. Dzień dobry w czwartek. No tak, te dni po prostu wyglądają tak samo. Ja też wyglądam tak samo za każdym razem. Więc to wszystko, cały ten tydzień jak będzie wyglądał. Chodzę w jednych ubraniach, ale to też dlatego, że moje ubrania nie widziały pralki od 4 tygodni. Zaczynamy kolejny dzień. Dzisiaj rano jeździmy 1000 metrów. Po południu jeździmy sztafety. Dzień będzie wyglądał tak samo jak wczoraj. Kilka startów rano, jeden start wieczorem. Jedziemy, bo już jest późno. Przejechałam swój bieg. Został rozprowadzony. Chłopaki mi pomogli. Dojechałam ostatnie kółko sama. Ale naprawdę jest dobrze. Bardzo dobry bieg. Czasy są bardzo bliskie rekordów świata, albo szybciej. Na 1000 metrów, także wrzesień. Taki czas. Także dzisiaj dobry dzień. Nie? Jeszcze się nie skończył. Jeszcze się nie skończył, ale dobry dzień. No jedyny minus tego wszystkiego, co się dzieje, to że mamy trochę słaby lód. Dzisiaj jest trening hokeja, a w sobotę jest liga jakaś. Zamiast 2 cm lodu zrobili 4, żeby po prostu mieli po czym jechać, więc ta dodatkowa 2-centymetrowa warstwa robi to, że jest kasza i nie ma za dużo przyczepności na torze. To jest jedyny minus, ale myślę, że jak na taki lód idziemy nawet dobrze. Dobrze. Półtorej dnia testów za nami, jeszcze pół i wolne. Obiad, drzemka, kawa. Śmigamy na drugą część dnia na lodowisko. Tym razem jeździmy sztafety. Dzień dobry w piątek. Taki mały update z wczoraj wieczora, bo w sumie już trochę byliśmy wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni. To najważniejsze, bo pojechałyśmy bardzo dobry czas w sztafecie. Poprawiłyśmy naszą życiówkę o 3 sekundy. 3.
2 i 1 w pamięci. Więc jesteśmy zadowolone, jakby jako dziewczyny, jako team, jako nasza sztafeta jesteśmy bardzo zadowolone z wczorajszego dnia. A dzisiaj jest piątek, dzisiaj mamy easy skating i troszkę roweru, także zapowiada się piękna pogoda w ogóle. Jak świeci słońce, jak się budzę rano, odsłaniam te ciężkie zasłony, to kiedy widzę słońce, to od razu jest mi lepiej. Lecę na trening, bo jak zwykle jestem już troszkę spóźniona. Pa! Znowu nawet siedzimy w takiej kolejności. Dobre? Jakie masz smaki? Banana banana fresh. Banana fresh? Tak. Wanila Madagaskar i Coffee Chocolate. Banan był dobry wczoraj. To nie było wczoraj. To było 5 dni temu. No. No rzeczywiście jak kawa smakuje. Nie no, banan to jest. To jest zmielony banan i zamrożony. Dzisiaj był jeden z takich dni, że mieliśmy bardzo luźny trening rano, po to w sumie, żeby tylko podtrzymać nasze czucie lodu i odpocząć troszeczkę po wczorajszych i przedwczorajszych testach. No, po treningu tak naprawdę tylko zjedliśmy obiad, bardzo dobre steki, miam miam, i byliśmy na kawie, więc w sumie spędziliśmy ten dzień troszeczkę tak na luzie, po to, żeby w sumie jutro dobrze wystartować, bo od jutra zaczynamy 2 dni testów, kolejnych testów już takich typowo jak na zawodach. Będziemy się ścigać, będziemy walczyć o miejsca, będziemy mieli sędziów klockowych wszystkich. Myślę, że na tym zakończymy ten dzień, na tym, że było miło, ciepło, smacznie i jeszcze poczuliśmy trochę tego lata, bo nawet było fajnie i można było się ubrać trochę lżej, więc także super. Do jutra. Dzisiaj mamy pierwszy dzień zawodów. Dzisiaj będziemy jechali ćwierćfinały, półfinały i finały 1500 metrów. Do tego będziemy jechać kwalifikacje, ćwierćfinały 500 metrów, a wszystko, cała reszta jutro. Zaczynamy dość wcześnie, bo już jest znowu 7:40, ale kończymy około godziny 12, także mam nadzieję, że pójdzie gładko i szybko. Idziemy. Jutro jedziemy jeszcze półfinał i finał 500 i ćwierćfinał, półfinał, finał 1000. Zmykam do spania i widzimy się jutro. Bardzo ciężki dzień, bo są i starty, i potem podróż do Białegostoku, która nie jest za krótka. Także do jutra. Spóźniona jak zwykle, niedziela, drugi dzień zawodów. Lecimy. No i kończymy zawody. Invitation Cup. Ups. Dresden. Pardon. Papa. Mam tyle rzeczy, że już mi wszystko było. Cieszę się. Nie. Tak. Nie wiem, o co chodzi. Rzeczy spakowane. Torba na graty. Kuzy jest. Rower już czeka. I zbijamy na hotel. Słońce świeci, chociaż tyle. Powoli się pakujemy, rower jeden złożony, drugi dziad nie, trzeci pati złożony, pusty, a będzie zapakowany po sufit. Mnóstwo toreb i pati.
Lodówka. Lodówka. Jedna walizka to ubrania, druga walizka to zły rzeczy kuchni. Jest drugi. Hello. Cieszymy się, że wracamy do domu. No, tam możesz bliżej podjechać. Tak, tak, bo to polecam. No, to ja. Do busa, do busa. Tak, w plecaku. Kolejny etap, rowery. Ty masz jeszcze lodówki. Mamy lodówki jeszcze i jeszcze jeden rower. Już jesteśmy prawie na styk. Tam, taradam! Po sufit. Prawo, Paweł! Prawo. Lewo! Nie lubiłem w Tetrisa grać tak dużo. Jeszcze tylko stół. I otwarcie dopiero w białe. O Boże, no. O! Akurat... Patrzcie. Nie. Nie zamyka się. Nie, czekaj, czekaj. Wzór jest. Bus zamknięty. Jesteśmy gotowi, żeby opuścić Drezno po 7 tygodniach pobytu tutaj. Mamy troszeczkę już tego miejsca dosyć, także zbijamy. Idziemy, Paweł! Powodzenia, Paweł. Mamy pit stop na jedzenie. Pierwsze 3 godziny drogi za nami. Odrzutowca przyjmuję ja teraz. Kierowca bombowca. Natalia Majszewska. Szybki pit stop na stacji. Elo, Kajetan. Warszawa, zaraz Białystok. Dzień siły!